Siemano, witajcie. Dzisiaj umyjemy sobie pitbike'a, ponieważ jestem brudny. Byłem dopiero na wypadzie z kolegą. Był kozak, a więc tak, potrzebny wam będzie coś do zatkania filtra. Ja używam normalnej zakrętki bańki 5-litrowej. Marchewa do zatkania królika. Gąbka do mycia plastików. Preparat do mycia silników. Fajnie myje. No i do mycia plastików, nie? Oczywiście szczotka do kół. Na początku odkręcamy sobie filtr powietrza. Nie chcemy, żeby nam się do środka nalała woda. Do gaźnika. Nie jest on za czysty. Wymienimy, bo mam drugi. No i teraz bierzecie i mi idealnie się ona mieści, ta zakrętka, na wcisk. Zaraz wam pokażę, tylko muszę wycelować. Idealnie mi się mieści i zatykam. Jest bardzo szczelny dzięki temu gaźnik i się nie dostaje woda. O, widzicie? I teraz jest szczelnie zamknięte, możemy lać wodą i nic się nie stanie, nie? A więc odkładamy filtr, marchewę wkładamy do środka, do wydechu, o. Muszę wyregulować gaźnik, bo strzela z rury. I teraz puczemy. Opuczemy go, trochę wody, to błoto, żeby było ono miękkie. Wszędzie jest to błoto, masakra normalnie. Trzeba go umyć, bo jutro niedziela, a tak serio to, to po prostu dbamy o maszyny, nie? Zaciski, wszystko, raz na jakiś czas maszynie się należy, abyśmy ją umyli, nie? Nie mam karszera, muszę zainwestować, bardzo mi ułatwi sprawę. No i pokażę wam jeszcze, jak zrobiłem to. Skarpetę prowizoryczną na Amor z tyłu, bo jak wiecie 120 nie ma takiej, ale to się wszystko ogarnie powoli. Gaźnik zmyjemy, cylindry, nie cylindry, pod spodem, tu, oj, będzie git. Oh, you must love.